A naszej babki to też nie ma? Nie ma. Boże mój drogi, samyś się w chałupie? Takie niebezpieczne czasy. A one same, na chwilę nie mogą zostawić. A pamiętam, jak najpierw carskie, a potem cesarskie wojsko szło przez wieś. Grabili, rabowali, żadnej świętości się nie dali. Oj, dzieci, dzieci. Niech się mama nie złości. Adam i Staszek przy obrządku wieczorem. No to babka, kiedy co na liście do borku włożyła, no? No tak, bo tam jakieś wieści o tym gminie, co w Albanii walczy. Boże, gdzie ta wojna nas nie poruszyła? A ta Albania tu daleko? Daleko, moje dziecko, daleko. Pani, daj mi się trochę. Zmęczona na marwikę. Zmęczona, to ja wujeńka zdrowa i mamusia opowiada, proszę! Wujeńka dziewczyna, dziecko zdrowa, ale oni się teraz martwią, jak to będzie. Wiecie, wojna się skończyła, ale spokoju tu nie wróć. Co będzie? I mamusia mówi, proszę! Pania, daj mamie spokój, zmęczona jest przecież widać. Jak ojciec przyjdzie do izby, to mam wszystko. A teraz wam tylko powiem tyle, że samotnie to wojsko. Austriackie wojsko wraca. Wojska samego już nie będzie? Nie będzie. Będzie nasze, polskie. Bo tu teraz dzieci Polska będzie. O tym go opatrywali w szpitalu w Italii, znaczy się we Włoszech. I teraz Filip do domu wraca. O, bo oni tam muszą być szczęśliwi. Już! Ta szczęśliwi, szczęśliwi. I ja do nich poszłam, sobie się z nimi pomodlić za to, że Filip szczęśliwie do domu wraca. Za Boże, ty do świata wróci. Wróci, mamo, wróci. Nie boję z tej wojny. A teraz, powiedz, na to, idzie na to, że koniec. A pamiętacie, jak to się wszystko w 14 roku zaczęło? Pamiętamy, pamiętamy. Z naszej wsi to wtedy masę chłopak powołali. Każdy z nich myślał, że to będzie tak, jak w naszych tych wielkich manewrów. Dobry zarobek, a to się okazało, że 4 lata poza domem zabyło się i po całym świecie się była. Te wielkie manewry cesarskie, bracie, to były 12. No. Chłopi dwukotnymi furmankami, co pojechali, to wysokie wynagrodzenie dostali. A w 18 roku to powołali wszystkich tych, którzy nie ukończyli 42 roku życia i mogli nosić broń, a i pocztą trzeba było zdać. No i sami widzicie, jak to tymi ludźmi poniewierali po całym świecie. A bo jak by tego arcyksięcia nie zabili, to by wojny nie było. Antychryst jeden zabił arcyksięcia i jego żony Zofię. Ja to miałam te gazety takie zaszparowane, a tęcia, idź tam do drugiej izby, tam w kuferku taka książeczka z czerwoną książeczką. Szukaj tam, Adelcia. O, dziecko, gdzie jest dziecko? Książeczkę mam, jeszcze mogę mi dać. Mam gazety z 1914 roku. Chowałam, co by kiedy wnukom pokazać, jak to się wszystko zaczęło. Maciuś tu było u mnie z tymi oczami, okulary, też takie mają wszystko. Kiedy dziecko, kiedy? No. To mama kurę włoski zachowała. O, o śmierci arcyksięcia. No, słuchajcie. Ty dziś rano arcyksiądze Franciszek Ferdynand jechał wraz z małżonką księżną Polewę na przyjęcie do ratusza. Rzucono na automobil bombę. Bomba eksplodowała, gdy automobil już przyjechał. W następnym automobilu dwóch adiuntów arcyksięcia i obaj zostali ciężko ranni. Oprócz tego 6 osób spośród publiczności, sprawcą zamachu, jest typograf Abrynowski, natychmiast go ujęto. Nie o bombie, a o czym? O tym, jak to
przyjęciu, jak przyjęcie do prowadzi. Po uroczystym przyjęciu w ratuszu arcyksiąże z małżonką odbył w dalszym ciągu przejażdżkę po mieście i wówczas uczeń 8 klasy gimnazjum dał z broniaka kilka strzałów do automobilu arcyksiężnego. Arcyksiąże został trafiony w twarz, a księżna w brzuch. Oboje wkrótce zmarli. Także drugi sprawca zabawku został aresztowany, a wzburzona ludność obu sprawców niemal zlinczowała. Patrzcie, chłopie. Tu jeszcze napisali, że to ten stary cesarz wszystkich wytracił. Ano potracił. Najpierw domu brata świecie rozstrzelali. Tak, chyba w tym synu. Potem jedyny syn samobójstwo mu popełnił. A potem to znowu brat umarł na tyfus. No to pojechał do Ziemi Świętej, napił się z Jordanu, potem się wyporował. A potem to taki antychryst zabił mu żonę, Elżbietę. To ją jakoś tak dziwnie nazywali po dziecinnemu. Jak to to było po dziecinnemu? Sisi ją nazywali. To, o czym Marciu mówisz, było w 1898 roku. A właśnie cesarzową Elżbietę, żonę Franciszka Józefa, zamordował w Genewie jakiś anarchista. No mówię, no antychryst jeden wziął i zabił niewinne kobiety. Ona stała na tym takim pomoście i tak czekała na ten parowiec, a on wziął pięci i ją zabił. Same serce. Dziennikiem? Oraz też nierozumiej swojej teściowej zoty zażyła. Co to nie bardzo była zadowolona z małżeństwa syna Franciszka Józefa z Elżbietą. Jak cesarzową Elżbietę zamordowali, to po całym Nardili szukali odpowiedniego wagonu, żeby te zwłoki przewieźć ze Szwajcarii do Wiednia. Fabryka wagonu odpowiedziała natychmiast, że w ciągu 4 dni taki wagon dostarczy. I co oni się przygotowali? A przygotowali. I nowiorski, elegancki wagon stał na bocznicy, w Zagórzu. I nim właśnie przywieźli te zwłoki. Cesarzowej? A idź, bracie. A mnie na kolei to taką historię opowiadali. No. W Zagórzu mieszka niejaka rodzina Pisiołków. I obok ich domu zaczęli coś budować. I chłop nijak jako chłopy nie mógł dojechać. To Pisiołek pisał tu i tam i nic nie pomogło. I wreszcie postanowił napisać do samego cesarza. Franciszka Józefa. Do Franciszka napisał, a po jakiemu to nie był? A po niemiecku. A po niemiecku napisał. I napisał list i wysłał do Wielki. I po kilku dniach przyszła koperta z urzędowymi pieczęciami, elegancko zalakowana, zaproszenie. To wiem, że się przyjechał. Cesarz do niego napisał? Cesarz może nie, ale jakiś urzędnik cesarski. No. I napisał listo jeszcze, że może przyjechać w pierwszej klasie. W pierwszej klasie. I kogoś jeszcze z rodziny może zabrać. To cesarz wziął takiego małego, 10-letniego chłopaka swojego syna i pojechał z Zagórza przez Łupku. Do Wiednia. W Wiedniu na dworcu czekał na niego urzędnik, który wypatrywał takich ludzi jak on, co z jakąś prośbą do cesarza przyjechał. No i jak znalazł urzędnik elegancką karetą, zawiózł go do pałacu po burmu. Tam dla niej, dla nich wszystkich, co tam z Projbanu przyjechali, była przygotowana elegancka odewalnia, co by się po podróży mogli umyć. Dali im śniadanie i taki drugi urzędnik przyszedł do tej komnaty, ustawił wszystkich u kolu
i nakazał, jak się mają zachowywać, jak cesarz przyjdzie. I żeby broni Boże przed cesarzem ani słowa nie powiedzieli. Tak. I chodzi cesarz, skinął głową, lewo, prawo, wszystko przywitał. No i poszedł do pierwszego z lewej strony, co z tym był kolor stali. I urzędnik cesarski czyta z jaką prośbą do cesarza. Czy jest? No i wysłuchał cesarz i tylko skinął głowę. Tak albo nie. Jak doszło do naszego tysiąca, rozrobił. Uważnie cesarz wysłuchał. Wysłuchał, położył rękę chłopcu temu małemu na głowie, ogłaskał go i mówi do tysiąca po niemiecku. Ja ci przetłumaczę, co w Polsce. Ty nie znasz czegoś niemieckiego. Tak, mam rację. Cesarz. Przyznał rację. Tak, i cesarz. A na koniec tego wszystkiego, wszystkim podziękował, życzył dobrej róży i zaprosił ich jeszcze na obiad. Zjedli obiad, dali im jeszcze torbę z prowiantem na drogę i odjeździli elegancką karetą na dworze i pojechali. No dobra, dobra, a to jest sprawą załatwi. Ale nim Kisiołek wrócił do Zagrzyna, przyszedł telegram z odpowiedzią, że droga do jego domu jest już otwarta. No to znaczy się szwagier, że cesarz to jest dobry. Pewno dobry. Za kogo dobry, dlatego dobry. W cesarstwie tyle ludzi wiele cierpi. A ile to narodów uciemiężnionych musiał w tym cesarstwie żyć? A jeszcze ich na taką wojnę posłał, co nasz wuj. Że aż walbami się zdarzyło. Znam ciężko, ale ty w pruskim czy rosyjskim zaborze to się też ciężko żyło. W pruskim zaborze to im po niemiecku mówić kazali. O. A nawet pacierz po niemiecku mówić kazali. To jak się te dzieci, co jest ten pacierz mówić kazali, spunktowały, to już proces zrobili. W tym procesie to co pan chciał mi mówić, to aż 25 osób skazano. Tak. Z czego tylko 4 uniewinniono. A i był tam też ten fotograf, co to dzieciom w treści zdjęcie zrobił. Szymon Kurmanek się nazywa. To dali mu 200 marek, co mu później zamienili na 40 dni więzienia. Bracie, a to o tym zdjęciu mówisz, to te dzieci w treści pokazują. Tak? Tak. Wiesz co, mamy mieliśmy takie w domu. Mamo, macie to zdjęcie? A, mam, zaraz wam pokażę. Jest to zdjęcie. O, zdjęcie, zdjęcie, ale potem tam jeszcze taka poetka, co ta niewiana imię Maria miała, wiersz o tym napisała. Rota się nazywa. A ktoś, kiedy to to było? Jeszcze w 1908 roku, a to pani Maria Konopnicka się nazywała. O, to. A już 15 lipca 10 roku, kiedy to odsłaniali pomnik u patriotów, bitwę pod Grunwaldem w Krakowie, to po raz pierwszy tę pieśń wykonano. Piękna i mądra to pieśń. A słowa to wychodzi, znaczy? Znany ja. No to zaśpiewajmy. Ale takim pieśni na siedząco nie godzi się śpiewać. Wstańcie wszyscy. Uczym się mi skąd naszu, nie damy Boże szmury. Polski my naród, polski lud, królewski szczęk. Aby nas gnębił król,
tutaj zapraszam. Zadaj. Będzie pochwalony jeden z was. Sąsiad jest dla piwa. Gdzie jest sąsiad? Gdzie jest sąsiad? Weź, chodź po morze. Nie, ściągę go. Babka tam była. Oto i patriotów podać mnie takie pieśni śpiewają. A siedzimy sobie to tak wszyscy i o tych dawnych czasach, o wojnie gadamy. Siadajcie, siadajcie tu z nami, bo się skończysz. Słyszałem, że byliście samotni. Jakich wieści macie? No ja też po te wieści usłyszałem. Opowiadaj, co tak ten samotny? No mam matkę, daj mi tu, mam tu troskę. Odezwa. Przeczytam. Słuchajcie. Obywatele. Z ramienia Naczelnej Komendy Wojsk Polskich objąłem w dniem dzisiejszym jako komendant Wojsk Polskich w powiecie Sanockim władzę wojskową na tutejszą załogę. Wzywam przeto ludność miasta i powiatu do zachowania spokoju i unikania jakichkolwiek wykroczeń lub zaburzeń w tej poważnej chwili. Samo w 1 listopada 1918 roku Antoni Kurka, komendant Wojsk Polskich w powiecie Sanockim. To znaczy, że Polska nas zawitała. Ano zawitała. A żołnierze z 54 pułku piechoty, co do Sanoków zatrzymują, w sile 1000 chłopów, żołnierzy, 600 Czechów, 300 Niemców i setka innych jeszcze, do domu wracają. A no widzicie, marzenia 5 pokoleń Polaków o niepodległej Polsce się ziściły w 1918 roku. Słyszałem, że został utworzony Polski Komitet Samoobrony, któremu przewodniczy Wojciech Ślączka, a którego wspomagają Adam Pyter, Antoni Kurka, ten, co jeszcze tą jego odezwę czytali, no i Franciszek Stop. No właśnie, Franciszek Stop. W 12 roku kierował wyszkoleniem drużyn strzeleckich w korytarzu Zwartyszowym. A przy udziale 3 batalionu strzelców sanockich 31 października na 1 listopada 18 roku bez walki przejęli władzę w Sanocku. Tak jak to mówisz, synu, się stało, a z budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sobu uzbrojone patrole przejmowały strategiczne budynki w mieście. Koszary na rowcach i w salonach. Oto i patrzcie, jak woda w 1914 roku wybuchła, to Polacy po jednej stronie Austria i Prusy, a po drugiej stronie Rosja. I tu to pak Polacy i tam to pak Polacy. My to swoich braci strzelali. I taki to był dobry car i cesarz. Ja to ja pamiętam, jak ta wojna wybuchła w 14 roku. To w Sanocku i w okolicach zaroiło się od tłumów ludzi, którzy byli powołani do wojska. A wtedy masa ludzi odprowadzała swoich bliskich na pociąg. Co drugi, trzeci dzień z Sanocku odjeżdża batalion na front. A przez naszą stację w Nowosielcach co godzina od Jasła jechał pociąg z wojskiem. Wiecie, jak ci żołnierze z Sanocka jechali na front, to grali im hymny. Jak to szło? Boże wspiera, Boże chroni nas cesarza i nasz kraj, czy jakoś tak. Lecz kobiety płakały, dzieci się nie chciały oderwać od swych ojców, a to znowu za burzy na stacji przypełnione pociągi przewoziły żołnierzy z węgiem do twierdzy w Przemyślu. Oto kiedy to Rosjanie do Moszele? 1914 przyszli? Zaraz wam powiem, tak? To było 27 września, kiedy w Nowosielcach pojawili się Rosjanie, tak, i szli przez Zarszy na Przełęcz Kielski. Ale już początkiem października armia austriacka pognała Ruskich z powrotem na wschód. Długo to nie trwało. Bo 11 listopada w tym samym roku no, Rosjanie pojawili się na naszym terenie. No nawet ja pamiętam, jak ta wojna się zaczęła. Jako pierwszy zwycięzca cesarscy zaczęli odwrót w stronę Karła. Najpierw cesarscy, potem sarscy, grabili co się dało. A gdzieś tak pod koniec września
14 roku to wojsko rosyjskie znalazło się w Nowosielcach. I szły dalej w stronę Dublin. A zaraz za niedługo Rosjan wypali Austriacy i to wtedy u nas tych trzech Rusinów rozstrzelali. Synu, to co mówisz, to polowa żandarmeria węgierska to zrobiła, co by jakoby sprzyjali Rosjanom. A jak ta artyleria zaczęła strzelać, to ja myślałam, że już powiem. Ale wiecie, w Nowosielczach jakoś ta wojna szóstkami nie podzieliła. Ale w Zaszynie, nie wam co ty powiesz, tam się działo. Oj, tak, tak. 10 maja 1915 roku przez Zaszyn przesyłał się front austriacko-niemiecki, rosyjski. Kościół uległ znacznemu zniszczeniu. Tak cały spłonął, a pocisk artyleryjski rozwalił całe sklepienie nad nawą główną od chóru aż do balansu. A drugi pocisk padł przez okno od strony Beska i wybuchł na posadzce. Skok uszkadzając całą ambonę, a nawet ołtarz Matki Boskiej szkatlerzy. To, co wiecie, było takim trudem budowanym, w wielkiej chwili zostało zniszczone. A wiecie, jak wielkich chłopców, co to z tej cesarskiej armii u nas na cmentarzu pochowane żal, co te biedaki winne, że one tu musiały walczyć, a tam na nich może matki czekają, żony czekają, tak jak i my na naszych. Weźmy się na danych, pomodmy wieczne odpoczywanie. Wieczne odpoczywanie radzi nasz Panie, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki wieku. Ale powiedzcie mi, kto to był ten Piłsudski? Znacie, kochany, Piłsudski to nasza wielka nadzieja. Człowiek, który stworzył legiony polskie. A na sam początek pierwszą kompanię kadrową, która już 6 sierpnia 14 roku po świcie wyruszyła z Krakowa do Leandru do Królestwa Kongresowego. Ci żołnierze z pierwszej kadrowej to było pierwsze wojsko od czasu powstania styczniowego. Regularne wojsko polskie. A jak to w 14 po domach o tym rozmarzeniu śpiewali? Jak to było? Burza? O mój rozmarynie, rozbijaj się. O mój rozmarynie. Magdeburga. A tam temu i to nie? Niemcy! Niemcy!
I myślę, że na pewno to tak się staje, bo tu nawet kiedy u nas, do Mosierka, mamy Polskę, a nie Austrię. A no mamy Polskę, a nawet udało nam się naszym chłopom założyć ochotniczą straż ogniową na bocze wsi i całej okolicy. Bardzo. Dobrzeście zrobili. Dobrze. Mądrzeście to zrobili. Mądre są ludzie. A ja tak was słucham i tak sobie myślę, kto to teraz tym królem w Polsce będzie? Króla! To teraz nie będzie! Pan to pewnie będzie cesarz albo car. Ani cesarza, ani cara, ani króla nie będzie. No to jak to będzie? Będzie jak w Ameryce. Prezydent będzie. A, to tak będzie. Właśnie prezydent na pewno, tak? Król donosi koronę z dziada pradziada. A prezydenta to sami ludzie wybierają. O matko trzyma i świetna. To te nasze ludzie, to one już nam wybierają. Ta matka mówią, że wszystkie, a ponoć i kobiety nawet mają głosować. A pisał nasz Jasiek z Ameryki, nie ma, że tam wszystkie wybierają, a nawet w niektórych stanach sobie Amerykę tworzą. Nie we wszystkich, niektórych to nawet kobiety posłuchają. To ja tak tu u nas to już całkiem Ameryka będzie. Ameryka? To mam, czy jest w Ameryce? A u nas to Polska będzie. Będziemy sami rządzili. Będziemy mieć swoje wojsko, będziemy mieć swojego prezydenta i będziemy wolni. Dałby Bóg dziecko, żeby tak się stało, jak mówisz, ale najpierw, żeby trochę mądrości od na nas, od Boga spłynęło. To ja malutko zagadacie. Z naszej wioski masę chłopa pojechało. Ani z drugiego, ani z kilitem nie pojechało, co od nas to był śledz. Ponad 200 ludzi. No, nie mało pojechało. 200 ludzi. Nie mało. Słuchajcie, ktoś do nas idzie. Nie mało. Warszawa, 11 listopada 1918 roku. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec rosnącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich jej podległym brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu rządu narodowego, którego ręce Rada Regencyjna zgodnie ze swymi poprzednimi oświadczeniami zwierzchnią władzę państwową złoży, brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej temuż rządowi narodowemu zobowiązuje się złożyć, co potwierdza podpisaniem tej odezwy. Na życia.
którzy wystąpili. Matka Luterka, Joanna Gołusza, ojciec Ignaz, Damian Kobieracki, córki, Martyna Kobieracka, Julia Jakin, syn Antek, Wojtek Kurnik, syn Adam, Łukasz Maciejowski, syn Staszek, Paweł Szelka, krzestny, Emil Węgiel, bagier, Adam Ryż, Burczyk Stanisław, Józef Kościuski, Jacek Kołota, babka Maria, Urszula Mały. Proszę Państwa, nie tylko aktorka, ale również pomysłodawczyni właśnie tego Teatru Mundi. Opowieści o wydarzeniach w Nowosielcach przed 1918 i tuż po. Szanowni Państwo, Ula Małek również zadbała o scenografię, całą reżyserkę i w tym momencie bardzo serdecznie pragniemy jej za to podziękować. Podziękujmy brawami aktorom.